Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Frostpunk 2, gdzie na początek zajmiemy się problemami z poprzedniego odcinka i nie mam na myśli tutaj tej modlitwy, chciałem po prostu zrobić zbliżenie, pokazać jak ten event ładnie się prezentuje również w takim tutaj wydaniu. No liczę, że ci co siedzą na dachu to nie jest nasza siła robocza, a pozostali mogą sobie wchodzić tam nawet wyżej. W każdym razie, no wciąż zastanawia mnie ten symbol, bo złoty, ładny, skromny, wygląda tak jak coś dobrego. Pytanie, czy tak to też i jest, czy powinniśmy się wystrzegać kolejnych, bo no to też tak się prezentuje, jakby miało być tego docelowo więcej, a być może i reformatorzy wyskoczą ze swoimi sztandarami, no i zobaczymy jaki będzie tego efekt. W każdym razie póki co nastawiam się optymistycznie, chociaż wiadomo jak to przy pierwszym podejściu. Różne rzeczy wydają się być ok, a ostatecznie no, sytuacja na Frostlandzie nas weryfikuje. Tak samo jak zweryfikował nas generator, gdzie okazuje się, że no niestety jak już wynajdziemy opcję na ropę, to nie możemy go przełączać, że albo węgiel, albo ropa, tylko jedno paliwo. No i to jest dość duży problem, ponieważ tutaj mamy braki. Jak dobrze kojarzę, to Dreadnought dużo więcej nam tej ropy nie prześle, chociaż Dreadnought, wy tu macie jeszcze jedną rzecz do zrobienia z tego co pamiętam, dzielnicę wydobywczą. A, moment, oni mieli się przytulić, no, specjalnie robiliśmy to w ten sposób, żeby chociaż trochę skorzystali z tego ciepła. Czemu wam brakuje? Czemu? Kurczę, wymagania. No dobrze, to chociaż jedni skorzystają, coś z tego będzie. Prześlecie tam? Dobrzy ludzie? Trochę więcej do głównej wioski? Chociaż może to nie ma takiego znaczenia, bo na upartego można by było co jakiś czas przesłać 5000 baryłek i też byłoby dobrze. Im się jedzenie przelewa, niepotrzebnie się przelewa. Już lepiej u nas i magazyny budować, to niech oni są tacy na minus 5. A nie, to nie jest jedzenie, to są dobra, ale jedzenie też im się powoli przelewa. W ogóle im się w tyłkach poprzewracało tutaj. Dóbr mają za dużo, no kto to widział? Gdzie ci ludzie pouciekali? Albo chcą mniej? No to... Dobra, przenieść zasoby. Wydawało mi się, że kończyliśmy ostatni odcinek, to udało się wszystko na zero ustawić. No a to wyszło jak wyszło. Wyszło jak zwykle. W każdym razie wracamy do Nowego Londynu, bo tu są kolejne rzeczy do rozstrzygnięcia, rozwiązania, problemy. No i do wprowadzenia pewne struktury, ale widzę, że nie stać nas na nic więcej. Ostatnio pytałem o tę tajną policję, jak się sprawy mają. Tylko na początek to społeczeństwo wkurzają mnie ci tutaj. Reformatorzy, młodzież chcą nam zdewastować. Na spokojnie, na spokojnie. Przejdźmy do tajnej policji. Pytałem ostatnio, czy wprowadzać, czy nie. Zdania są podzielone, ponieważ ona działa na dwa sposoby. I powiedzmy cały czas aktywnie i tak na zawołanie. I ten pierwszy sposób nie do końca mi pasuje, ponieważ wywołuje różnego rodzaju eventy. I pozytywne, i negatywne, chociaż no, nie wiem, czy z perspektywy moralnej. Bardziej patrzę na miasto, że eventy, które dobrze wpływają na przykład na produktywność, albo na pewne nieprzychylne nam grupy. No ale ostatecznie no, wydaje się, że ta czerwona linia, o której niejednokrotnie wspominałem, właśnie przebiega gdzieś tutaj pod biurem propagandy, czy pod porządkowymi zarządcami. Tajna policja jeszcze wprowadza coś takiego ciekawego, że w trakcie głosowania możemy wyciągać brudy na radnych, tak żeby wzmocnić naszą pozycję. No, brzmi fajnie, ale jestem za tym, że co dzieje się w Nowym Londynie, to zostaje w Nowym Londynie i nikt więcej wiedzieć o tym nie musi, nawet sąsiad. Więc stan wojenny i tajna policja to niestety jest już krok, którego się nie podejmiemy, przynajmniej w tej serii. Może czeka nas w przyszłości coś więcej. A może żadna przyszłość nas na Frostlandzie nie czeka, bo no widać jak się sprawy mają. Będąc przy tych sprawach, mamy taki problem jak przestępczość. No i tutaj Psej Sutra, Jan i Lisz Areza podpowiadają, żeby starać się o jak największą liczbę strażników. W każdy możliwy sposób, jak rozumiem. No i jeden z nich wprowadziliśmy ostatnio, czyli możemy rekrutować porządkowych. Możemy sobie zrekrutować wiernych. Myślę, że warto. I tym samym oddziały strażników znaczący spadek. Możemy też dla równowagi zrekrutować reformatorów do porządkowych, a nie wpływa to na ich liczbę. Nie wiem, czy będziemy żałować tej decyzji, czy nie, no ale jest to równowaga w przyrodzie. Mamy znaczący spadek, drastyczny wzrost, będzie się to niwelować. Mam nadzieję, że na jakiś czas no, to 26 oddziałów strażników nam wystarczy, a tak docelowo będziemy kombinować, żeby gdzieś tutaj społeczność, społeczeństwo
postawić wieże strażnicze i w ten sposób dojść do jakiegoś porozumienia. Piotr poleca areny walk, żeby budować, bo one też pozytywnie wpływają na ten wskaźnik. Znaczy pozytywnie, może negatywnie, zależy jak to ugryźć, tak? O, drastyczny wzrost, drastyczny spadek. No i pięknie, dobrze mieć takich strażników po swojej stronie. Kiedy będziemy mogli kolejnych zatrudnić? Za 74 tygodnie. No właśnie, pytanie z ciekawości, czy warto, czy nie warto. Sosna również daje znać, że ten szpital jeszcze nigdzie nie powstał, ale czy nam jest potrzebny? Mamy cały czas tą asystowaną kwarantannę i nadwyżkę budynku, więc to jest dobry układ. Ale jak zaczną się pojawiać braki, to myślę, że coś z tym szpitalem zrobimy. No generator nam teraz smrodzi, to jest trochę minus, ale co zrobić? Będąc jeszcze przy różnych pomysłach, myślałem tak sobie, żeby wyłączyć tą ekipę prostolądową na chwilę i wyskoczyć w górę, w stronę węgla. Bo tam byśmy musieli jakoś upłynnić. I nie mam na myśli, żeby sprzedać i zakupić coś płynnego za to, a przerobić go na ropę, bo podobno jest taka możliwość. Zastanawiam się też, czy gdzieś może nie zwolnić jeszcze ekip frostlandowych, skoro żyje nam się chwilowo całkiem nieźle. Po to, ten węgiel chyba też niebawem skończy. Po to tylko, aby jak najszybciej odkryć kolejne regiony, może wzgórza, a zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Łąki, o łąki, a 20 ekip chcą. Nie, to lecimy na wzgórza, tutaj tylko 10. Po to, aby odkryć kolejne regiony, bo nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie jak w jedynce, że nadchodzi burza i tyle z tych ekspedycji, co wyciągniemy. A z tego, co pamiętam, to w pierwszej części gry akurat te ekspedycje były bardzo ważne i bardzo nam pomagało to, jeżeli się z nimi pospieszyliśmy i polecieliśmy zawczasu dość daleko. Czy jeszcze mam tutaj jakieś ważne rzeczy zapisane? Pewnie mam, chociaż dla nas najważniejsze, no to właśnie to przerobić ten węgiel, żeby to jakoś miało ręce i nogi. W sensie może niekoniecznie, żeby węgiel ożył, no ale żeby zadbać o te zapasy. No nie lubię mieć czegoś na minusie. No to jeszcze minus jeden jedzenia, to jakoś to tam jest. Mam 15 tysięcy tygodni do wyżycia na tych zapasach, które tutaj są, ale to wiadomo, że to tu i teraz, a sytuacja zmienia się co chwilę i za chwilę może być tak, że no tego jedzenia brakuje nam. Przetwornik upłynniania węgla, 400 wymóg siły roboczej, 60 wymóg węgla, 80 produkcji ropy. Choroba, zapotrzebowanie na materiały. Więcej węgla, ropy tyle samo produkuje, ale mniej ludzi, degradacja. Większe zapotrzebowanie na materiały. No strasznie drogie to się wydaje, tak? Te pomysły nowolondyńczyków. Więc chyba pójdziemy w stronę reformatorów i frostlanderów. Zbadamy tę koncepcję. No i mam nadzieję, że dzięki temu jakoś to... Oho! Poprawią relacje, bardzo miło. Jakoś uratujemy tę naszą sytuację. Tu nie tylko o relacje już chodzi. Tu chodzi o przeżycie. Oprócz tego wynaleźliśmy nową rzecz. A mianowicie, a to już dawno, topiące wiertło. Trzeba było kiedyś się postawić. Co my tak słabo z tymi prefabrykatami? Halo tam ludzie, złoci. Najgorzej, że nie mamy już za bardzo skąd ich pozyskać, bo tu wydobyliśmy chyba wszystkie jakie były. Okej, średnio mi się to podoba. Na zewnątrz, no teoretycznie są miejsca, które skrywają prefabrykaty, ale z tego co pamiętam, no to nie były to takie moralnie fajne punkty, chociaż też, no właśnie, co jest bardziej moralne? Przetrwanie miasta, czy uszanowanie szczątków pozostałego? Miasta już wyludnionego, czy bez życia? No to można zawsze różnie do tego podchodzić. No i magazyny. Magazyny to coś, co nam by się chyba docelowo przydało. Zarówno jedzenie, materiały i różnego rodzaju rzeczy, więc myślę, że mając tyle ciepłowników, ile mamy, moglibyśmy sobie pozwolić chociażby na dobra. Gdzie ty jesteś? Magazyn materiałów. To chyba pozytywnie wpływało tu na okolice. O, jeden już taki mamy, byśmy dorzucili kolejny. No to miałem w planach dogrzewanie tej okolicy, ale jeżeli nie idzie dogrzać, a szłoby... No nie pomagacie z tymi wskaźnikami. Jak ja mam określić ile? No nie jest lekka, nie jest lekka. No nic, będziemy dogrzewać najwyżej z innej strony, zobaczymy jak to wyjdzie. A tu bym postawił zawsze to mniej siły roboczej, co jest nam akurat bardzo na rękę. Więc stawiamy ten magazyn, będziemy mogli przyspieszyć z wydobyciem. W końcu ci ludzie się czymś zajmą, bo tak to aż szkoda, że nie pracują, tak? Tu widać, że to wszystko jest wyłączone. To tu zepsute, ale będzie też potrzebował prefabrykatów, co smuci. No i oprócz tego jeszcze bym postawił gdzieś magazyn, centrum żywności, centrum magazynowania żywności. Też by nam się przydało. Wymóg siły roboczej.
I to tylko chyba na żywności działa, tak? Wygląda na to, że tak. No to ten wymóg siły roboczej tu akurat byłby jak znalazł, ale to może sobie stać z tej strony, bo nigdy więcej z tego nie skorzysta, a może nawet tu podepniemy jeszcze coś więcej. Kwestii żywności. I przynajmniej odpalimy te fabryki, polecimy na maksa. Albo taką mam nadzieję, bo później się okaże, że to wcale nie do końca tak miło wszystko się tu prezentuje. Wykopmy to. Nie podoba mi się ta przestrzeń tutaj zajęta. No i czekamy na prefabrykaty, czekamy na nowe idee, może też i prawa i na to, co znajdą ekipy na Frostlandzie. Teraz będę im się przyglądał dość mocno. No tutaj Jan słusznie zauważył, że ten interfejs jest taki dość średnio rozwiązany, tak? Bo grając na dużym monitorze, no to ja zawsze mówię, to 10-15% ekranu z każdej strony no jest, powiedzmy, niezauważalne, jeżeli się nie zwraca na nie w danym momencie uwagi. Więc jeżeli wyskakują tutaj na dole jakieś informacje, tu u góry, czy nawet tu albo tu, no to zazwyczaj tego nie widzę. Chyba że coś mnie akurat zainteresuje. Dlatego bolą później te ekipy frostlandowe. Dużo lepiej by to wyglądało, jakbyśmy dostawali tu na środku pasek, twoja ekipa doszła do celu, nie? Co chcesz zrobić? Tego by się nie przegapiło, raczej. A tu? No, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, nawet ten dźwięk gdzieś tam się potrafi zlać z tłem, więc no stąd pewne czasem niedopatrzenia, że stoją sobie 2, 3, 5, 10 tygodni nieruszani, mimo że powinni czym prędzej skoczyć dalej. Więc są takie małe poprawki, ale z drugiej strony no, są też i dobre rzeczy, jak ostatnia optymalizacja gry, która wygląda na to, że chyba się sprawdza. Dobrze, i jak tam? Stówka. Ja bym chętnie już bym zaczął działać to na zewnątrz. Ale oni dociągają te 100%, to jest takie, no już jesteśmy, ale daj, jak instalacja Windowsa, kurczę, na XP gier, nie? To już jesteśmy, ale daj nam jeszcze chwilę, no już 99%. Znaleźliśmy zagajnik pokryty lodem i śniegiem. Idealne miejsce dla ekipy wyposażonej w wiertarkę, aby pozyskać z niego drewno. Brzmi nieźle, nawet całkiem fajne statystyki, 320 materiałów. No, ale to zostawimy sobie na później. Horyzont przecina stos ułożonych kamieni. Kopiec jest zarówno grobem, jak i skrytką. Jesteśmy głęboko przekonani, że rdzeń pozostawiono tutaj dla tych, którzy znajdą się w potrzebie, a nie dla pochowanego to odkrywcy w życiu pozagrobowym. Część zwiadowców obawia się naruszenia spokoju grobu, natomiast inni uważają, że możemy zabrać rdzeń, a później odbudować kopiec. Jest jeden rdzeń, może zostać na później. Mogli mu dać więcej. Grzbiet byłby całkiem spoko, też powoli do odkrycia, ale wymaga od nas wielu ekip. Czy jest coś na 10 ekip jeszcze tam do takiej szybkiej eksploracji? Bo gdzie byśmy się nie wybrali? O, tu jest 10 osób. Jedzenie i rdzenie. Brzmi nieźle, a łąka? Łąka 20, 25. Dobra, jedzenie i rdzenie. Lecimy w tym kierunku, zobaczymy, co z tego jeszcze tutaj wyjdzie. W momencie, gdy mamy magazyny, myślę, że wypadałoby już powoli zwiększać produkcję, czy nawet uruchamiać gdzieniegdzie. No, chętnie bym odbudował ten punkt, ale to boli, że oni to zniszczyli. Teraz dopiero mnie zabolało, ta stuwa. To zamiast ciepłowników, to oni nam powinni prefabrykaty płacić. No, byłoby coś z tego. A tak? Jakoś żyć trzeba. W każdym razie, no to co, wracamy. Na pełnym gazie, albo takim chociaż minimalnym. Zaraz się zrobi zimniej, zaraz będzie zimno, nie tylko ciemno. Ci tutaj nie mają co robić, ci już im się skończyły materiały niestety. No cóż. A znów ta ekipa w pełnym mrozie musi pracować, co też nie jest do końca takie korzystne dla nas. Ale wygląda na to, że lepszej pogody już nie będzie, więc niech działają do końca. Ten węgiel trochę mnie stresuje, ale też niech działają do końca. Później będzie trzeba to wszystko jakoś polikwidować i zobaczyć, co da się z tego wyciągnąć. To jedzenie. Mogło to lepiej wyglądać. Tu zresztą wszystko mogło lepiej wyglądać. Nie? O, tu by można było te głębinowe poustawiać. Wydobycie. Wilkowa. Czego wam trzeba? Opróżnia trzecią szklankę samogonu. Niech idą do diabła. Pracuj więcej albo nic nie dostaniesz. Pracuj ciężej albo nic nie dostaniesz. Pracuj szybciej albo nic ci nie damy. Czemu moje zarobki mają być uzależnione od jakiegoś pomyleńca, który pracuje jak szalony? Człowieka z kilofami zamiast dłoni. Nie mogę pracować jak on. Zwyczajnie nie mogę. Powinniśmy trzymać się razem, a nie rywalizować ze sobą. Przeklęte miasto. Promujące rywalizację prawo premię za wydajność zdeprymowało część robotników.
Ale to no... Właśnie ja mam wrażenie, że oni te prawa to albo w jedno, albo w drugą, a nie potrafią tak na pół gwizdka wprowadzić. I to jest... To jest takie dziwne, no bo ja zakładam, że powinno być tak, że jest jakaś premia dla tych, co pracują szybciej, lepiej, no ale to jest jakaś pula do wykorzystania, że nie, że jedna osoba ściągnie całą premię, tylko może dojść do jakiegoś pułapu maksymalnego i dać szansę innym też się wykazać, no. Tak bym to widział, a widzę, że w grze to wychodzi czasem nieco inaczej. To nie było... Moment, wy nie jesteście na takim złożu? A nie, oni mają zwykłe, płytkie złoże, tylko takie bogate. Łe, no to... piękny układ, więcej nam nie trzeba do szczęścia. Zastanawiam się w takim razie, czy tutaj w pierwszej kolejności, no bo też mamy to opcjonalne zadanie, gdzieś postawić te wiertła, czy w pierwszej kolejności warto by było to właśnie zrobić to na jedzeniu, czy może wpakować się w te dobra. Albo jakoś to pogodzić wszystko, chociaż myślę, że jak już jesteśmy blisko... No właśnie, zarówno Frostlandu, jak i tutaj nowych idei. Czy my to jakoś pogodzimy tak na szybko? Na co lepiej czekać? Chociaż widzę, że Frostlanderzy czekają na ideę, tak? A, tyle czekali, to jeszcze te parę dni chyba ich nie zbawi. O, dziękuję. I nas by przede wszystkim interesowało teraz przemysł, przetwornik upłynniania węgla. I to w tych dzielnicach budujemy. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze, bo ta dzielnica korzysta z wielu fajnych miejsc. Ile to kosztuje? 200 ciepłowników. Jeden rdzeń. Ła. No ale 80 ropy, to będzie kurcze wydobycie jak tam z tej drugiej wiochy. Właśnie, o tamtej wiosce trochę zapomniałem. No drogie się to robi, ale mam nadzieję, że uratuje naszą sytuację z ropą, chociaż z tym węglem znowu wygląda to średnio. Teraz tak, aktywne działania. Tu też coś było obiecane, a mianowicie wieże strażnicze. Jaka wygląda lepiej do wybudowania? O, a to jest coś, co i nowolondyńczyków, i Frostlanderów zadowoli. To mi się podoba. Wierni i reformatorzy. To ja może szybko pokażę, co każdy ma do zaoferowania, ale myślę, że pójdziemy chyba w stronę tego tutaj ogółu, jeżeli oni to popierają. Nieczęsto się to zdarza. A mogłoby się przydać. 12 strażników, 200 siły, przestępczość lekko spada, zapotrzebowanie na ciepło. To jest to tyle fajnie u wiernych, że mamy więcej strażników i nie ma zapotrzebowania na ciepło. Gdzie wady tego rozwiązania? Szczerze, chciałem tutaj trafić do ogółu, ale wygląda na to, że wierni mają dla nas najlepszą opcję. Co prawda znów wymaga to trochę więcej siły roboczej, bo tu za stówkę mamy 12 strażników. Ale to za 200 z 16 żadnego ciepła nie chcą. No, to ciepło jest dla nas też dość istotne. Dobra, idziemy w stronę wiernych. Mam nadzieję, że to nie są wieże strażnicze wiernych, tylko po prostu wieże strażnicze. No to, że które byśmy nie wybrali, to wszystkie działają tak samo. To teraz tak, co wy tu znaleźliście? Ślepy zaułek, a była prośba, żebym obrócił mapę w taki sposób, żeby szło się czasem w nią wczytać. Nieco wygodniej. Proszę bardzo. Ekspedycja Roweta. Znaleziono szczątki pojazdu transportowego, wokół którego leżą niepochowane, zamarznięte zwłoki. Na miejscu zwiadowcy natrafili również na dziennik. Po tygodniach rozlewu krwi odbiło mu jeszcze bardziej. Mówi o rozdzieleniu atomów, podpaleniu powietrza i zakończeniu mrozu. Zakomunikował, że to wyprawa w jedną stronę, a tych, którzy się sprzeciwiali, kazał powiesić. Nie czekam, aż spotka mnie to samo. Pochowaj ciała i odejdź. Tak czy owak, wiemy, że ekspedycja Roweta już nie powróci. Dobra. A nic nam naprawdę nie było? Nic nie znaleźli? Szereg rdzewiejących chat rybackich to znak idealnego miejsca do połowu. Spokojny wiatr i lód wystarczająco cienki, aby go przebić, pod którym pływają ławice dorszy i golców. Posterunek w tym miejscu mógłby zwiększyć nasze zapasy, aż do wyczerpania złoża. Ale... A, to oni bez dróg już będą mogli działać? No to za moment, tak, z tymi ludźmi. Obok dwóch zniszczonych pojazdów transportowych stoją nieoznakowane groby. Ani uszkodzenie maszyn, ani śmierć tych ludzi nie były z przyczyn naturalnych. Jeżeli naprawimy pojazdy, przydadzą się podczas przyszłych ekspedycji. Ich rdzenie również mogą okazać się użyteczne. Napraw pojazdy, czas drastycznie spada. Albo dwa rdzenie. O kurcze. Ale my nigdzie tych rdzeni prawie nie zbieramy. Ale nie ukrywam, że jeżeli moglibyśmy przyspieszyć z ekspedycjami, to może nadrobilibyśmy ten stracony czas, gdzie nieraz przegapiłem wskaźniki. Drastycznie. Podoba mi się określenie drastycznie. A z drugiej strony, jeżeli bez tego bylibyśmy i tak w stanie przemierzyć cały Frostland, to nam na tym czasie aż tak bardzo nie zależy.
to są problemy, ale to jest coś, co lepiej zrobić teraz, niż zostawiać na później. No dwa rdzenie. Dobra, napraw pojazdy. Mam nadzieję, że nie będę żałował. I co, oni do miasta muszą z tym wrócić? No to weźcie. Tak, tu grzbiet. Tutaj jeszcze tak, ta żywność. Żeby nam nie zabrakło później ekip do działania. Niech lecą. Zresztą w najgorszym wypadku zawsze można zatrzymać. Tak, to dobrze, że nie trzeba było ich łączyć z domem. Gdzie jest dom? Obróciłem mapę i się pogubiłem. Tu jeszcze zaraz powinni dojść. A, i tu jeszcze jedna ekipa. No to dobra, trochę ich tutaj mamy w okolicy. Czekamy na góry. Potencjalna osada. Na horyzoncie majaczą pozostałości miasta słynącego niegdyś z cudów technologii. Owiana złą sławą metropolia przez lata została ogołocona do cna, ale zwiadowcy znaleźli tam nienaruszoną komorę. Jest w niej maszyna obliczeniowa zasilana przez urządzenia zamieniające węgiel na ropę. Też mamy taką. Maszyna nadal działa, ale cel obliczeń jest nieznany. Możemy odłączyć konwerter i odtworzyć go w mieście Nowy Londyn, wyłączając maszynę, albo przesłać ekipę naukową, która wykorzysta urządzenie w naszych badaniach. Zbierz urządzenie, już wcześniej zbadaliśmy budynek, w którym węgiel zamieniany jest na ropę, albo stwórz posterunek. Badawczy zwiększa szybkość badań. Okej, okay, powinniśmy zrozumieć funkcję maszyny obliczeniowej. No to myślę, że nie mamy specjalnie wyboru, a połącz drogi, żeby to miało wpływ na nas. No dobra, możemy połączyć drogi, nam się przyda jakiś transport, stać nas na to. Tydzień chyba domknął temat. Wow, jak tu ciężko stąd wyjechać. Bo zastanawiam się, czy koniecznie transport powietrzny nam w takim razie potrzebny. Ale może będziemy z tym punktem łączyć coś jeszcze. Dwa tygodnie. Kapsli trochę mamy na szczęście. Jakoś to tu działa. Co my odkryliśmy w tych miejscach? Kopalnia kapitana. Kapitan osobiście zlecił budowę tej kopalni, gdy rezerwy węgla w Nowym Londynie zaczęły się kurczyć. Jednak zamieć pochłonęła pospiesznie skonstruowaną drogę. Na ścianach szybów górnicy zapisali pożegnania dla swoich rodzin. Posterunek w tym miejscu mógłby zwiększyć nasze zapasy węgla. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A tu? Na szczytach możemy dostrzec wysokie wieże. Dalsze badania utrudniają nieustanne wiatry i otaczający teren lodowiec. Zwiadowcy zauważyli, że w tym kierunku prowadzą niektóre tunele z miasta Tesli. Moglibyśmy wyposażyć ekspedycję, która spróbowałaby dotrzeć tam przez podziemia. 30 ekip frostlandowych. No to chwilowo takich nie mamy. 20, 25, no to myślę, że gdzieś tam będziemy tę ekspedycję próbować tam pociągnąć, ale no jeszcze nie w tym momencie. Moment, bo ja sobie czytam, a tu czas nam ucieka. Co tu tak ciężko stąd wyjechać? A wy tu chcecie ten lazaret. Napięcie lekko wzrasta, ale te napięcia chwilowo poprawiliśmy. Bardziej mnie zastanawia, czy nie wpłynie to na naszą chorobę, ale patrząc na to, co dzieje się z surowcami, to nie wiem, czy nie powinniśmy powoli myśleć nad jakimś rozwiązaniem tego problemu. Możecie tu dojechać? Możemy teoretycznie tu i tu. 200? No to nie jest łatwo stąd wyjść. Tu, a może 3 i do tego. Ach, co sobie wymyślili te przejścia. Nie jest łatwo. O, nie, wszędzie zabraknie. No będzie trzeba pokombinować. Może z tym się jakoś połączymy. Może jeszcze gdzie indziej pójdziemy, ale mamy 10 ekip frostlandowych, które chętnie bym użył, aby zbadały jakieś tu tereny. Zaraz zobaczę, czy nic nie jest dostępne. To inaczej, wykorzystamy ich na moment, aby poszli po tę ropę tutaj. To jest 5 osób, więc robotników nie będziemy wysyłać. W sumie to jest dziwne, przeprowadzić ryzykowną próbę wydobycia tankowca albo wyślij wprawionych. Pewnie wymagało to badania tych pionierów czy coś i dzięki temu możemy wysłać ich po ropę. No i dobrze, jest 5 ekip, które być może zbierze węgiel. O właśnie, a! Czuli się tam nieswoje. Zaobserwowaliśmy, że w pobliżu wraku nasze kompasy wariowały. Najlepiej będzie szybko opuścić to miejsce. Czyli co, zbieramy węgiel i spadamy stąd, tak? Cokolwiek stało się załogą tego statku, te zapasy i tak się jej nie przydadzą. No jest takie nieoczywiste to określenie tutaj, co i jak. Ale zakładam, że nie ma to żadnych wad. Bierze ekipa i lecimy. Innych opcji tam nie mieliśmy, więc... O! Moment, ja... Halo! Wyłączcie chwilowo produkcję, tak? Bo tu węgiel idzie. Tu węgiel z zewnątrz idzie, a my nie mamy gdzie go pomieścić. Możemy jeszcze dorzucić jakieś centrum magazynowania paliw, to będzie. No, myślę, że to i tak jest takie dość ważne centrum. Szkoda, że nie można podejrzeć, gdzie już to funkcjonuje, chociaż... Gdzie by nie stawiać, wszędzie się przyda, szczególnie tutaj. Centrum. To będzie tylko na jedną ekipę.
No nie pogodzimy chyba, że znowu dwie będą zadowolone. O, a jednak może się uda. Dobra, tu być może ciepło. O, ciepło tu może fajnie działać w przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dawać więcej tego paliwa. Bo ekipa już w drodze. Najbardziej boję się momentu, w którym dostaniemy nowych ludzi na głowę teraz. Bo może nie być łatwo ich tutaj wszędzie rozlokować. Już na wszelki wypadek powinniśmy gdzieś... Chociaż mamy miejsce pod kolejne mieszkaniówki, szczególnie tu. Może bym odkopał nieco więcej przestrzeni w tym miejscu. Jakbyśmy chcieli coś dobudować więcej do któregoś z tych osiedli, ale no... Tak trochę średnio to wygląda. I może, korzystając jeszcze z sytuacji całkiem fajnej, bym gdzieś przypisał tych ludzi do pracy, bo widzę, że mamy nadwyżkę ropy chwilowo, więc szkoda by było nie wykorzystać tego. Szczególnie, że... Jeszcze nie jest aż tak źle to, tak? Więc kto może, to pracuje. Tu niech wydobywają, bo to się nie kończy. Tu leci na maksa. No to jest ok. To jest wyłączone, ale jeszcze ich dogrzewać nie musimy. Tu pracują. To jest chyba wyłączone, bo się skończyło, tak? Złoże się wyczerpało. Więc chcąc, nie chcąc, to można już rozmontować, tak? Nic więcej z tego nie wyciągniemy. Niestety, niestety. Nawet nie dogrzejemy po sąsiedzku. A to zawsze będą prefabrykaty na teraz. I ten węgiel, no to wyłączyłem umyślnie, ale jak budujemy centrum, to może i warto by było odpalić ponownie. Niech pracują. Inna sprawa, że to za dwa tygodnie i tak się skończy. Za tydzień się skończy. To już niech sobie przepracują ten tydzień. Zamkniemy temat. No i kolejna struktura do rozmontowania będzie. Do odzyskania materiałów, które przydadzą nam się w innych miejscach. Trzeba za coś strażnicę budować w końcu. No i oprócz tego wynaleźliśmy też tę możliwość przetwarzania drewna. Gdzie to jest? O, regeneracji węgla, zakład. 250 ciepłowników, 120 prefabrykatów, ale no, wytwarzamy sobie węgiel z paczek. I myślę, że to byłby dobry kierunek, jeżeli chodzi o jakiś tutaj kolejny rozwój czy wsparcie miasta. Tydzień został, niosą, w tydzień to przyniosą, wybudujecie, wybudują, a nie, to lodołamacze. Ale już wybudowali chyba magazyn, jest na kolejne 50, więc jakoś to będzie. Fajnie jakby ci, o właśnie, skończyli robotę, złoże się wyczerpało. No mam nadzieję, że można już usuwać te złoża tak bez bólu, bo i tak nic więcej nie wyciągniemy. Gorzej jak się później okaże, jeszcze zbliżenie ostatnie. Gorzej jak się później okaże, że jednak no idzie te złoża ponownie wykorzystać, znów je uruchomić, a ja niepotrzebnie usunąłem wszystkie struktury, bo no nie dostajemy pełnych zwrotów, no to jednak tylko częściowo nam to oddają. Oprócz tego no chyba całkiem nieźle się urządziliśmy na dziś, no jedynie cały czas tej ropy brakuje. Właśnie, będąc przy wynalazkach, dobrze by było chyba pójść w kierunku zwiększenia wydobycia ropy tutaj, u naszej ekipy z starego dreadnota. Kurczę, stary dreadnot, co mógł wyciągnąć z ziemi, to już wyciągnął. To mnie strasznie martwi. Te prefabrykaty, co prawda, teraz tak sobie myślę, możemy wybudować już kolejną fabrykę, która by produkowała nie dzbany, a prefabrykaty. I może to by nam ratowało skórę. Frakcja wiernie organizuje więcej, propaguje swoje idee. Znowu? Zarządco, frakcja wierni rozszerzyła swoje wiece na nową dzielnicę. Podczas jednego z niedawnych spotkań ogłoszono nową koncepcję dotyczącą kwestii cykle pracy. Jej członkowie przygotowali i przedstawili miastu pomysł wprowadzenia nowego prawa, maszynowe cykle pracy. Zrobiliśmy swoje, a teraz zarządca musi tylko poddać to pod głosowanie. Frakcja apeluje do ciebie o poparcie postulowanego przez nią przepisu. Wprowadź maszynowe cykle pracy. Dzięki temu... Wymóg siły roboczej spada. Co jest ok, ale zignoruj badanie, to co? Możemy wdrożyć ten pomysł później w razie konieczności. No są jeszcze pogodowe cykle pracy i wydaje mi się, że docelowo pogodowe cykle pracy mogą być ciekawsze o tyle, że zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło. Więc chyba ogrzewanie bardziej nas interesuje. Niech się wierni tam nie denerwują. Mamy strażnice patrolowe. O, więzienia. To więzienia też jeszcze będzie czas i na to. Powoli byśmy musieli myśleć nad naszym ulepszeniem. O, tu są te cykle pracy. No i oni chcieli... Oni tutaj na złoto chcą maszynowe cykle pracy, ale jest coś takiego jak pogodowe. Wydajność spadnie, ale choroba spada i zapotrzebowanie na ciepło spada. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawsza dla nas opcja.
A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, bo widzę, że tu jest wiele wskaźników do wprowadzenia, przeklikania, więc na spokojnie. Co wśród idei miało się nowego pojawić? No to na początek myślę, że możemy iść zgodnie z fabułą, wprowadzić iniektory nadwyżek generatora. Ej, wierni nowolondyńczycy będą zadowoleni, no bo to jest zgodne z tą ścieżką, że wszyscy gnieżdżą się w Nowym Londynie, robimy mega miasto, a nie rozchodzimy się po całym Frostlandzie, tak? Ta druga opcja to by było właśnie rozejście się po Frostlandzie, co też by było na swój sposób fajne. Ostatecznie nie wiem, co lepsze, ale mam i to. Decyzja zapadła. Tak samo tu byśmy mogli już postawić te topiące wiertło głębinowe, aby dobrać się już do głębszych zasobów jedzenia. Bo z paczkami chyba nie ma takiego problemu. Jeszcze dużo tego na Frostlandzie tam leży. Więc to by też mogło rozwiązać kolejny problem i zaliczyć nam kolejną misję opcjonalną. No i te iniektory, zastanawiam się, jak to będzie działało, tak? Bo musimy dwa aż postawić. To też jest jakiś koszt. Mamy 20 ekip frostlandowych. Pamiętamy, że na coś było tam 30 potrzeba, a ta ekipa za ile przyjdzie z węglem? Za 2 tygodnie. No to jest to, że tego się tego tak nie pogodzi na szybko. To może te 20 ekip niech idzie sprawdzić łąki. A może za nie sprawdzą łąki. Sprawdźmy tutaj sytuację. Te renifery powoli umierają z powodu nieustannych zamieci i braku jadalnych roślin. Nie przeżyją już zbyt długo. Może powinniśmy wysłać myśliwych, póki nie jest za późno. O, brzmi nieźle, brzmi nieźle. To jest co prawda tylko 30 tysięcy jedzenia, no ale zawsze to jest jakieś żarcie dodatkowe. Przy zaniedbanym szlaku stoi zrujnowany magazyn. Grabiono go już wielokrotnie, ale nasza zwiadowczyni zauważyła metalową klapę. Przewierciła się przez grubą warstwę metalu i weszła do zakopanego pomieszczenia z nieużywanym generatorem. Według pozostawionych na instrukcji rdzeń był zaprojektowany z myślą o napędzaniu lokomotywy, ale możemy go przerobić i wykorzystać w mieście Nowy Londyn. Czyli co, bierzemy 3 rdzenie, nagryź zwiadowcę za dokładność, przynieś rdzeń do miasta, wróć później. Zakładam, że to nie jest nic na zasadzie, że no jak zostawimy, to będziemy mogli później przejechać sobie gdzieś łatwiej na nowe tereny. Ale to za te rdzenie to się zabierze ekipa, która zaraz dojdzie do miasta. Bo im to idzie szybko, to w 12 tygodni możemy to ogarnąć, a to ile to będzie na stałe przypisana. A wy ile potrzebujecie czasu? Chyba mniej niż 12 tygodni biegają. Dobra, zbadajcie te łąki, wyślijcie ekspedycję, póki jest bezpiecznie. Jak dojdzie tamta ekipa do miasta, skoczymy po rdzenie. W końcu jakieś rdzenie, no bo już siewałem. Szczególnie, że pojawiają się potrzeby nowe, tak? Koszta jakieś tu rosną. Ci się modlić niestety nie muszą. Kliknąłem im w te modły, ale może nie ma takiej potrzeby. No i gdzieś ludzi do pracy bym zaciągnął. A, już pamiętam, mieliśmy wybudować dzielnicę przemysłową. Aha, czyli tu musimy się jeszcze odkopać trochę. Chyba, że... Moment, może nie musimy. Jakby dobrze to ustawić. Raz, dwa, trzy. Tu jeszcze mamy coś, co być może na nas by wpływało. Nie, niekoniecznie. Raz, dwa, trzy, wymóg siły roboczej, ale to chyba nie wyczaruje. A wyczarujemy. No to może byśmy sobie poszli jeszcze tutaj po prostu. Tak się zastanawiam, czy jakby udało się zakręcić w tę stronę i w przyszłości dogrzewać. Czy no, chyba w dogrzewanie musimy zainwestować. Czyli zróbmy tak. To może tak, bezpieczniej. I w przyszłości, chyba że dogrzewanie już mamy, tak, centrum grzewcze już jest, jest magazyn materiałów, ale jeszcze chcieliśmy to mniejsze zużycie materiałów tam w przyszłości wprowadzić, więc no to jest jakiś kierunek działań. Dobrze przemyśleć to ustawianie tych przemysłówek, szczególnie, że no one stają się dość ważne. Może tak, skoro ta produkcja całkiem nieźle idzie, ile wy robicie? 42, albo to jest jakoś przyspieszone. 42. A, bo oni też robią ropę. Okej, rozumiem. To ich może nie będziemy ruszać. 42. A nie, to nie ma znaczenia w takim razie na ropę. To może oni by robili 13 prefabrykatów na tydzień. Wydaje mi się, że im szybciej pozyskamy te prefabrykaty, tym lepiej dla nas. A już wiem, co miałem zrobić. W starym dreadnocie szybsze, lepsze wydobycie ropy odpalić. No dobrze, to was możemy tu już zburzyć. Dzielnica wydobywcza, okej, znika. Wszystko, co mogliśmy wyciągnąć z tej okolicy, wyciągnęliśmy. No, oprócz tej jednej ropy. Na wśród badań oczywiście jeszcze nas interesuje właśnie dobranie się do tych złóż, żeby ta produkcja no, szła wydajniej, no bo mamy niby 86,
ale wydaje mi się, że może być z tego więcej. Teraz się zastanawiam, ale chyba nie szłoby połączyć tych dwóch miejsc, tak żeby się dogrzewały wzajemnie. Aż tak dobrze to nie będzie. No cóż, więc jakie zapasy tu muszą mieć? Szczególnie, że teraz robi się trochę zimniej, więc może nie być też tak miło. Okej, być może nasze ekipy dobiegły do miasta. Jest 5 wolnych osób, więc niech zabiorą te rdzenie. Cyk, 3 rdzenie wracają do domu. A czym wracają? No w jakim sensie wracają? Pogoda też tak nas nie rozpieszcza. Później będzie znowu nieco chłodniej. O, już jest. Już jest. Wygląda na to, że będziemy musieli chyba postawić kolejny przetwarzacz do węgla, czy jak to nazwać. No nie podoba mi się to, że mamy tyle materiałów, tak mało zaplanowanych kolejnych ruchów. Przetwornik upłynnienia węgla, no to musimy chyba ustawić. To możemy, no myślałem, że dwa w jednej dzielnicy chyba. Czy to będą już dwa? Pokażcie nam tę dzielnicę. Będą dwa, to co to? A bo każda ma określoną liczbę, okej. Okay. Miejsc, gdzie możemy to wrzucić, no to myślę, chociaż centrum odzysku też by było pewnie niezłe. Żeby w jednym miejscu trzymać i to, i dzięki temu to już w ogóle by było takie trochę perpetuum mobile. Ale to jeżeli to wpływa na osiedla, no tu bardzo fajnie to jest wygrzane. Tutaj też mamy fajny wpływ, jeżeli chodzi o temperaturę, czyli może byśmy postawili jeszcze na tym też. Czy tu nam się uda coś, chociaż tu to zużycie materiałów będzie mniejsze. Które zużywa więcej materiałów? 20 materiałów? 10 prefabrykatów? Centrum odzysku? No właśnie, może popełniłem błąd, bo lepiej mieć tutaj centrum odzysku, z racji, że chcemy zmniejszyć zużycie materiałów, a te upłynnianie zrobić jednak w tym miejscu. To może lepiej zadziałać. Ewentualnie tu jeszcze mamy, ale tu jest ta siła robocza. Dobra, lecimy tak z tematem. 40, zwiększenie adaptacja. Tam gadacie, problemy macie. Co chwilę wymagania, pragnienia, potrzeby. No, więc ze wszystkim wyszliśmy w miarę tutaj na zero. O mieszkania chyba myślę, że powoli też można zacząć budować. Jak wy z mrozem stoicie? Nie jest raczej... A już jest całkiem chłodno. Zimniejszy sezon, no zaczęło się. Bo zastanawiam się, czy już odpalać im ten piec w środku, patrząc na to, że tu 80, 60, no to może odpalimy już piec. Ha! Jak to dobrze mieć go tu w zanadrzu. 20, no i już jest trochę milej, a przy okazji moglibyśmy... To jeszcze może się rozrosnąć trochę. Może nawet dobrze, jakby się rozrosło. Bo myślę, że trzeba powoli już planować kolejne osiedle, patrząc na to, że znów wędrówka ludów się tutaj zacznie. I będzie co robić. Stary wróg, nadchodząca zamieć. Zarządco, to była tylko kwestia czasu. Mieliśmy wyjątkowo długi okres łagodnej pogody, ale meteorologowie stawiają sprawę jasno. Na większych wysokościach odnotowano spadek ciśnienia atmosferycznego, a wiemy, co ono zwiastuje. Nadchodzi zamieć. Wiatr spowoduje ekstremalne zimno, a chmury przesłonią słońce, co wpływa na naszą produkcję żywności. Bez schronienia odpowiedniej ilości paliwa i wystarczających zapasów jedzenia naszym ludziom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Musimy się przygotować. Zapotrzebowanie na ciepło znacznie wzrośnie podczas zamieci. Produkcja żywności zostanie znacząco obniżona. Musimy się przygotować, ale to co, zamieć już tutaj jest, czy zamieć... A nie, to tu. Dobra, czyli mamy jakieś 100 tygodni i nadchodzi zamieć. No to zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Wskazania nie są jakoś wybitnie optymistyczne. Czy jakbyśmy to rozszerzyli, bo może czegoś tu jeszcze nie wykorzystałem. Nie, to już jest wykorzystane maksymalnie z tej strony. Ale może i tak warto rozszerzać stare dzielnice, chociaż rozszerzenie starej dzielnicy, no jedyne co nam poprawia, że... Gdzie to jest w pobliżu? A, centrum grzewczego, to się nie dobudujemy. Niestety do centrum. Rozszerzanie starych granic daje nam tylko 5 dodatkowych miejsc, a postawienie nowej dzielnicy... Dużo więcej, ale wymaga też dużo więcej prefabrykatów, których nam wciąż brakuje. No nie ma idealnych rozwiązań, jak widać. Tak samo jak nie ma gdzie tego za bardzo tutaj dokleić. Chyba żebyśmy w tej okolicy mieli znów kocioł do dogrzewania. A wy co macie? Instytut Dzielnica Mieszkaniowa.
Może jakbyśmy mieli znów jeszcze kocioł, centrum grzewcze, możemy sobie pozwolić na to, żeby postawić to już teraz. To tu byśmy mieli dwa miejsca. Chociaż roślinki chyba nam aż tak... No właśnie, roślinki zaraz zamykamy. Ciekawe, czy możemy przemnażać centra grzewcze, że mogą dwukrotnie działać na to samo osiedle. No dobra, myślę, że postawimy tu. To tak na pierwszy rzut oka wygląda całkiem spoko. Jeszcze dorzucimy do centrum grzewczego. Tylko teraz tak, żeby czegoś nie przyblokować dalej. Damy to tu może. Albo poczekam, aż centrum grzewcze powstanie, bo mam wrażenie, że jeszcze gra tego nie uwzględnia. Nie podoba mi się ta sytuacja. Degradacja. No wiadomo, że to przez jedzenie, które tu wydobywamy. Oj, ale tu by się przydało powoli centrum grzewcze. Trochę wina tego jedzenia. Ale... No, byśmy musieli też obmyślić jakieś filtry do zmniejszenia tego wskaźnika, bo tak z pozostałymi sobie w miarę radzimy. O, przetwornik upłynniania węgla, a to one... No, to nie ma takich, kurcze, łatwych rozwiązań, no bo jak widać, postawiliśmy przetworniki, już będzie z chorobami problem i powoli trzeba myśleć nad szpitalem, a na to wszystko jeszcze ten mróz tam się nam szykuje. Już myślę, że mamy spokój, sytuację opanowaną i do końca jakoś przetrwamy. Fajne magazyny tutaj. 200 tysięcy, no tu nie mamy magazynowanych budynków. Mieszkaniówka jeszcze w trakcie. Tak się zastanawiam, czy w takim razie coś jeszcze moglibyśmy postawić, co by nam ratowało skórę. Bo ten węgiel teoretycznie gdzieś tam z Frostlandu mamy do ściągnięcia. Połącz drogi, o, może to jest do zrobienia. Więc spróbowałbym znaleźć miejsce dla tego węgla. Tu się nie połączymy. No niestety, marzenia ścięte głowy, bo i tak nie mamy ekip frostlandowych, więc z każdej strony są różne pomysły, które chciałoby się wprowadzić już tu i teraz, a ostatecznie za bardzo nie ma jak, bo brakuje nam narzędzi. Cóż tu jeszcze mam? A, szpital. Szpital faktycznie się później przyda. Instytut badawczy, stacja patrolowa. Jakby z tymi tutaj problemami? Drastyczny wzrost. No to może jedna stacja patrolowa stać nas na to. To mi się nie podoba. No ja, ta siła robocza nam maleje. No ale gdzieś za tę przestępczość trzeba się powoli zabrać. Tak więc może niech ta stacja patrolowa faktycznie tu sobie funkcjonuje w centrum miasta. O! Zwiększenie tradycji. Bardzo dobrze. Szybko ją... A, stawiają dopiero. Myślałem, że już postawili. To widać, że się łączy kilka rzeczy chyba pod ten jeden wskaźnik. Albo to jest to na tyle nieistotne, że nie trzeba się temu przyglądać. Ale tu się to ładnie rozwinęło. No te kominy... Robi wrażenie, robi wrażenie. Mogliby już powoli kończyć w sumie to wydobycie, to byśmy pousuwali i gdzieś tam starali się to wszystko w kupę złączyć. A, wiem, co mieliśmy zrobić. Teoretycznie produkcję tutaj, dzbanów, nie dzbanów, to jakoś przemyśleć. No ale dobra, ciepło mamy. Widzę, że ekipa Frostlanderów też zaraz dojdzie na miejsce. Musimy zadbać o domy, tylko z tego, co pamiętam, w pierwszej kolejności chciałem zobaczyć, czy... Nie, czyli chyba jednak uwzględniało centrum grzewcze już wcześniej. No mam nadzieję, że uda się wcisnąć tu jeszcze jakąś dzielnicę, która skorzysta z tego centrum. Im więcej, tym lepiej, tak jakby nie patrzeć. I mamy, więc budują to. Możemy dobudować jeszcze jedną mieszkaniówkę. Raz, dwa, trzy. Jest, na szczęście w pobliżu centrum grzewczego się udało. Zastanawiam się, czy z tej dzielnicy wyciągnęło też max. Tu jeszcze wyciągnie coś, ale nie wiem, która dzielnica jest tą brakującą do szczęścia, bo być może wystarczyłoby mieć tutaj jeszcze odkopany teren. Więc to będzie fajna dzielnica mieszkaniowa, już to widzę, już tutaj piękna patodeweloperka może wjechać. Puszczamy to. Mam nadzieję, że się szybko przekopią, tu rozszerzą, jest dobrze. Eksploracja łąki zakończona, co tam słychać na łące? Ile mamy? 25 ekip wolnych. Błogosławieni ropą. O kurczę. Ferwor wzrasta w wiernych? Cóż się wydarzyło? Zarządco. Część wiernych zaczęła używać ropy podczas swoich ceremonii. Są przekonani, że ów boski dar zapewni im nietykalność podczas zbliżającej się zamieci. Wiernym malowany jest czarny symbol na czole, który pokazuje ich dążenie do pokonania mrozu. Niektórzy udali się na pielgrzymkę do starego dreadnota, aby zyskać błogosławieństwo dzięki ropie prosto ze źródła. Ich oddanie wobec idei stawiania czoła mrozowi jest bezsporne. Relacje poprawiły się po tym, jak zobowiązaliśmy się pokonać mróz. To czemu ferwor wzrasta? Myślę, że to jest negatywny wskaźnik.
Ludzie mieszkający w tych chatach myśliwskich mają na skórze wyraźne ślady choroby zakaźnej. Twierdzą, że dzięki swojej przypadłości mają dużo większą odporność na zimno. Nasi zwiadowcy nie są przekonani i wolą trzymać się ich na odległość. Najpierw zaszczep. Nie jest to możliwe z przyczyny. Przyjmij chorych. Choroba znacząco wzrasta. Ekipy frostlandowe. No, zapytaj mnie później. Nie, zapytaj później. Zobaczymy, czy rzeczywiście są tacy odporni na zimno. Wolę nie ryzykować od razu. O! Pod śniegiem spoczywa konwój noszących imperialne barwy automatów ze srebrnymi, zmatowiałymi kadłubami. Maszyny prawdopodobnie pochodziły z gór popielnych. Zwiadowcom udało się odszyfrować ich ostatnie instrukcje. Jeżeli nikt się nie zjawi, szukajcie ocalałych. Zwiadowcy są przekonani, że automatony da się naprawić, żeby mogły pracować w mieście Nowy Londyn. Jeżeli nie, zawsze możemy znaleźć sposób na wykorzystanie ich rdzeni. 4 rdzenie plus 1200 siły roboczej, ale minus 300 prefabrykatów, których nam brakuje. No nam by się chyba opłacało zabrać te rdzenie. Tu są 4 rdzenie. Gdzie są nasi? A tu są chyba nasi kochankowie. No, już się bałem, bo tu jest tylko 150 prefabrykatów i 2 rdzenie. Co prawda trochę mniej sił roboczej, ale załóżmy, no to jest taka cena jeszcze chyba sensowna. Tam to też sprawa do przemyślenia, sprawa do komentarzy, sprawa dla reportera, ale wydaje mi się, że tam już nie warto się pchać w to. Więc, o, dzbany do odkrycia. No tutaj mieliśmy jeszcze coś do przeprowadzenia, ale 30 ekip prostolandowych, to może tak. Gdzie są ci ludzie, co my ich tu przypisaliśmy do roboty? A może zostawiłem na później, to może z tymi. No za duży nam się ten Frostland, tak się nam rozrósł. Wyłączcie to, mamy 30 ekip, zobaczymy co się tutaj skryło w takim razie. Wyposaż ekspedycję, niech leci ekspedycja badawcza. No i zwolnię później te 30 osób, to znajdziemy dla nich jakieś ciekawsze miejsce. Ale wiele wskazuje na to, że chyba tak będziemy musieli zrobić, czyli no tam, gdzie możemy wyciągnąć 4 rdzenie, to wyciągnąć 4 rdzenie, a tam, gdzie trochę siły roboczej pozyskać, to pozyskamy trochę siły roboczej. Ale to już na następny raz. Teraz jeszcze przemyślmy, jakby można było dobrać się do niższych pokładów ropy. Choroba lekko wzrasta, albo degradacja lekko wzrasta. To wydaje mi się, chociaż akurat tam mamy, właśnie, tam mamy 600 osób w nadwyżce, więc jakbyśmy wzięli pompę szczelinującą, no to 2 pompy na każdą rafinerię i by był bajer. No. Ale z drugiej strony łatwiej nam się walczy z chorobą niż z degradacją, póki co. No i zapotrzebowanie na materiały jest mniejsze, na czym nam też zależy. Więc chyba pójdziemy jednak w kierunku hydraulicznej pompy. A najwyżej prześlemy tam trochę ludzi i rozbudujemy mieszkaniówkę, bo przecież tam jeszcze jest opcja rozbudowy. To jest chyba koncepcja, która nam bardziej odpowiada, a do tej ropy koniecznie trzeba się tam jakoś dobrać, bo robi się coraz zimniej, robi się nieprzyjemnie, niebezpiecznie. Nowolondyńczycy też jakoś tak ostatnio. Kurczę, może trzeba było pogadać z nimi, może. O! Rekulacja ciepła, maszynowe cykle pracy, zmechanizowani zwiadowcy. Przeszkolimy zwiadowców w korzystaniu z zaawansowanych technicznie narzędzi. To jest do przemyślenia. No dobra, tu jest wiele rzeczy do przemyślenia. Póki co odmawiamy. Tu faktycznie im ręka poszła w górę. No nie podoba mi się. Weźcie, zorganizujcie jakieś modlitwy, poprawcie sytuację. I zobaczymy, dokąd to dalej nas zaprowadzi. Mamy trochę materiałów do wykorzystania. Trochę nowych rzeczy do wybudowania. Właśnie, miałem dzielnicę postawić, bo tylko na to nas stać przy aktualnej liczbie osób w okolicy. O, tu jest ciepło max, to jest ciepło max, no to chyba będzie idealna dzielnica w taki sposób rozwiązana. Chociaż się zastanawiam, a może w przyszłości tu coś dobudujemy. Będzie dobrze. Budujemy co? Mamy zaklejkowane fajne rzeczy, niebawem przybywają nowi ludzie, nowe problemy i nowe pomysły, na które liczę, że tutaj wspomożecie w komentarzach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.